festiwal to jest tak jakby moment taki kulminacyjny, kiedy możemy się spotkać, rozwijać, możemy się wspierać, możemy się prezentować, możemy przekazywać sobie dobro w różny sposób, tak? Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy Konopne, w którym poruszam medyczne zastosowanie konopi. Moimi gośćmi są lekarze, naukowcy, pacjenci oraz eksperci zajmujący się tą niezwykłą rośliną. Ja nazywam się Tomasz Ołupczyński i jestem dyplomowanym terapeutą konopnym. Jeżeli publikowane przeze mnie treści są dla Ciebie atrakcyjne, zasubskrybuj, udostępnij lub napisz komentarz. A teraz zaczynamy. Dzień dobry, dzisiaj spotykamy się w Kryształowicach i razem ze mną jest pan Dariusz Młynarczyk. Dzień dobry, Darku. Cześć. Darku, gdzie się spotykamy i jaka to okazja? Jak powiedziałeś, w Kryształowicach, na plantacji konopi w Kryształowicach, którą prowadzę już kilka lat. A okazja jest taka, że zorganizowaliśmy wspólnie tutaj z kilkoma osobami festiwal terapii konopnych. I tak, taka to jest właśnie tutaj dwudniowe spotkanie, które ma swój line-up wykładowców, prelegentów i taką otoczkę, która dotyczy głównie terapii i korzystania z konopi właśnie dla zdrowia. Okej. Okay. Co ciekawego dzieje się na tej imprezie? No myślę, że najważniejsze, bo tak właściwie to było tak, że no w branży konopnej robi się najczęściej dożynki. Dożynki mnie się zaczęły źle kojarzyć troszeczkę, bo mnie nie zależy na tym, żeby młodzież przyjeżdżała i rozmawiała tak jakby o walorach THC, co bardziej kopie, co mniej kopie i tak dalej, i tak dalej. Mnie naprawdę interesuje konkret, który jest związany ze zdrowiem, z terapią, z tym, do czego może być wykorzystywana konopia, ale w konkretnym celu zdrowotnym, tak? Te zastosowania dla przemysłu, na robienie plastiku, ubrań, paździerza do budownictwa lub jarania rekreacyjnego, na ten moment są dla mnie tam w dalszym planie i skupiam się z racji tego, że sam jestem terapeutą konopnym, ukończyłem kurs razem, tak jakby z jednej ścieżki, w innych grupach, ale z jednej ścieżki jesteśmy w zasadzie, tak jakby, i mamy ten egzamin na terapeutę konopnego i wokół tego od roku rzeczywiście się skupiłem. I to, co jest tu ciekawe, to właśnie zaprosiłem kilka osób, no z tych, które poznałem, które stosują konopie w swoich terapiach, ale też każdy, patrzyłem na to, żeby każdy miał swoją specjalizację i to, co właśnie wyszło, bardzo fajny klucz, tak holistycznie ten program jest ułożony poprzez różne ścieżki terapeutyczne, które ci specjaliści wcześniej już się tego nauczyli i korzystali i dopiero później wprowadzili konopie, tak? Więc te konopie pasują, rzeczywiście łączą, są kompatybilne z wieloma różnymi terapiami, nawet z medycyną chińską czy homeopatią, tak? No dokładnie, bardzo, bardzo ciekawy program. Chciałbym nadmienić, że jest osobna przestrzeń dla prelegentów. Są stoiska, na których możemy zakupić sobie produkty konopne. Jest część gastronomiczna. Także zadbałeś o każdy aspekt tej imprezy. No, najważniejsze to było, bo jeżdżę też z wykładami czasem po różnych festiwalach, czy też konferencjach, to okazało się, że praktycznie każdym razem, jak schodzę ze sceny, to podbiega kilkanaście osób z konkretnymi pytaniami o swoje zdrowie i to są dość niezręczne sytuacje. Ja widzę w oczach tak jakby przełamywanie tego oporu, żeby powiedzieć o swojej chorobie i kilka takich sytuacji bardzo niezręcznych, że pani się rozgląda, dobra, muszę panu powiedzieć, bo mam tylko teraz tą możliwość. I mówi o menopauzie albo mówi o jakichś tam, nie wiem, nowotworach, na przykład piersi. Facet mówi o
o prostacie, to przy gremium innych ludzi, jeszcze kiedy na scenę wchodzi kolejny prelegent i tak jakby idźcie gdzieś za kulisy. Więc tutaj pierwsze co, to zorganizowałem specjalne namioty, w którym w każdym można sobie podejść do tego terapeuty, który był prelegentem i mówił o czymś, poprosić go rozmowę o 5-10 minut do konsultacji, o danie tak jakby takiego planu terapii i można sobie indywidualnie usiąść w spokoju, w intymności, porozmawiać na temat swojego zdrowia. To było dla mnie priorytetem po prostu. No, zapomniałem o tym akurat ważnym aspekcie nadmienić, że jest przestrzeń, gdzie możemy sobie z terapeutami w spokoju porozmawiać i omówić pewne zagadnienia. Powiedz, jak wpadłeś w ogóle na ten pomysł? Co cię najbardziej jakby zmotywowało do tego, żeby akurat taką imprezę stworzyć? No bardzo ciekawe pytanie. Mówię, to 2 lata temu zrobiłem dożynki konopne. Samo słowo dożynki mi się tak jakby od początku nie podobało, więc zacząłem kombinować, żeby w tym roku, w ubiegłym nie mogłem, byłem w takim stanie psychicznym, tyle się działo w moim życiu, że nie robiłem nic więcej dla innych, zajmowałem się sobą głównie, ale w tym roku, mówię, już są możliwości, pomyślałem, żeby zrobić święto plonów, a jak widzisz, siedzimy w konopiach, więc tak jakby plonów jeszcze nie ma, bo akurat mam odmiany, które jeszcze dochodzą. Od przyszłego tygodnia mam tu 3 bardzo takie szlachetne odmiany, 2 na CBG, 1 na CBD. One dają fajne procenty, ale mają też swoje wymagania i to jeszcze nie jest moment, żeby je ciąć, nie? Ale miejsce jest zacne. Miejsce jest zacne, więc tak jakby święto plonów, mówię, no nie, tak jakby nie ma plonów jeszcze. Co będziemy świętować? Może być falstart. I tak powoli, w końcu chciałem święto terapii, tak sobie myślałem. I słowo festiwal, ja wiem, że się kojarzy z czymś wielkim, że są tysiące ludzi zazwyczaj na festiwalach, ale tak naprawdę nawet w Wikipedii zachęcam, sprawdźcie sobie po prostu, co to znaczy festiwal. Festiwal to jest tak jakby moment taki kulminacyjny, kiedy możemy się spotkać, możemy się rozwijać, możemy się wspierać, możemy się prezentować, możemy przekazywać sobie dobro w różny sposób, tak? Mhm. Więc tak jakby idąc z tym kluczem, pomyślałem sobie, że jak zrobię festiwal terapii i przyjdą tylko ludzie, którzy są zainteresowani terapiami i korzystaniem z konopi dla zdrowia, to będzie to owszem bardzo wąska grupa. Jak widać, wcale nie jest taka nieliczna, jest coraz liczniejsza i coraz odważniejsi są te osoby, żeby otwarcie mówić o konopiach i dowiadywać się i tak jakby nie wstydzić się tego, że pytają, nie wiem, czy to można palić, czy to można pić, czy to co z tym można robić. To jest bardzo fajne. I to mnie właśnie tak jakby wszystko doprowadziło do tego, że zróbmy festiwal terapii. Mało tego, jeśli są terapeuci, a jest nas przecież 80 osób ze zdanym państwowym egzaminem, można powiedzieć, tak? Więc tak jakby to już jest znacząca grupa. To praktycznie wszyscy, którzy tutaj wystąpili, no może tam oprócz 2 osób, są po tych egzaminach i wykazują się głęboką wiedzą na temat konopi, a są to terapeuci, można powiedzieć, holistyczni, bo każdy ma przynajmniej tam minimum te 3-4 kursy jeszcze z innych ścieżek i bardzo dużą aktywność, to są też osoby. Pewnie będziesz chciało to zapytać, to może już rzucę kilka tych... Dawaj nazwiska. Monika Grobelna przykładowo, którą jest kanał na YouTubie i ona jest specjalistką wysokiej klasy od medycyny chińskiej i tak jakby przez to, że się spotkaliśmy na terapiach konopnych, to się też dużo od niej dowiedziałem, że w medycynie chińskiej konopie nadal cały czas i nigdy nieprzerwanie mają swoje miejsce i w takiej prostej postaci jak zupa na przykład z nasion konopi, która tam przez nią jest stosowana bardzo często, mówi tak, i jest też Rafał Błażejewski, fitoterapeuta, który też
jest obecny jako producent wyrobów z konopi na tym rynku, ma swoją markę i swoją firmę, ale oprócz tego jego indywidualna ścieżka jest rzeczywiście terapeutyczna, ma grupę na Facebooku Zielone Terapie i bardzo szeroko miesza, można powiedzieć, z różnych obszarów wiedzy. Bardzo fajnie mu to funkcjonuje. Też jest biegły w medycznych nazwach i tak jakby takim medycznym, czego ja nie mam ponazywać, nazewnictwo właśnie to. Ja tłumaczę bardzo prosto, nie wiem, prędzej używam analogii do tego, co się dzieje na autostradzie, żeby no ludzie zrozumieli, co się dzieje w mózgu, niż siedzę, nazywam naukowo, bo tak jakby nie każdy będzie wiedział, że tam jak receptor ten z tym łączy się z tamtym, to co to są te receptory, co one tam... Więc ja tak bardziej prosto, ale też jest Justyna Gwóźdź z Bielawy, to jest Kanna Diet, jest dietetyczką tak jakby z zawodu i rozwinęła się przez ostatnie lata tak jakby w terapiach konopnych, swój gabinet też przekształciła w nazwę holistyczny, bo my tak pracujemy, holistycznie tak pracujemy. Była jeszcze Jola Weinert, refleksolog. No ja już jestem taki trochę zmęczony, siedzę ciągle na tym słońcu, że te nazwiska mi tak łatwo nie... No tak, ale ja naliczyłem tutaj aktualnie przynajmniej 10 terapeutów, którzy... 10 terapeutów, jest Emilia Młynarczyk od homeopatii, skończyła studia w Anglii, wróciła i tak jakby próbuje się tu trochę odnaleźć w tym dziwnym świecie, ma tak jakby szkołę w Anglii skończoną, a tu się okazuje, że jeszcze musi skończyć jakiś kurs, żeby móc otworzyć gabinet, więc tak jakby to też jest ciekawa wiedza, można powiedzieć, ponad nasz kraj, tak? Bo to już jest spojrzenie tak jakby na pewne rzeczy, które się dzieją na rynku zdrowia spoza naszych granic, tak? Mhm. No i tak jakby to też tak jakby ma jakiś wymiar, bo tych rozmów na temat tego, kim jest terapeuta konopny w tym momencie, to było sporo. I bardzo fajnie to tak jakby też ludzie przyjęli, że my jesteśmy też takim łącznikiem, wtedy kiedy trzeba doprowadzić do lekarza, który może wypisać receptę, albo tak jakby więcej działać w zakresie leczenia jakimiś tym innymi lekami, no to my jesteśmy troszkę łącznikiem między pacjentem a światem takim stricte medycznym i my jesteśmy tacy półmedyczni, ale pół tacy trochę dzicy i naturalni. Mamy więcej czasu na to, żeby przepytać pacjenta, jak śpi, co je, jak żyje, jakie ma środowisko, jaką pracę i tak dalej, czego nie ma lekarz. I mi się to bardzo sprawdza. Tu też jest namioty są konopnej kliniki ze Śląska, gdzie tak jakby ta współpraca rzeczywiście z lekarzem zaczyna mi się tak układać, że pani doktor Marta Mularska wie już, że ja przeprowadziłem pewne rozpoznanie i łatwiej jest dobrać, bo też no ja szczerze mówiąc przetestowałem większość tych suszy, które jest w aptece, więc też wiem, na co jest bardziej Aurora, na co Jack Herer z labu i nie możemy też wymagać tego od lekarzy, żeby oni jarali to zioło, czy robili sobie jakieś olejki z tego, żeby spróbować, jak to działa. No, po to jesteśmy, tak? No tak, no ogólnie rzecz biorąc jesteśmy po to, żeby wspomóc w określonym zakresie lekarzy i dokładnie, i widać, że jest to chyba właściwa droga, bo coraz częściej lekarze do nas się zwracają z zapytaniami również. O doświadczenia, dokładnie. Więc nie jesteśmy na pewno lekarzami, nie jesteśmy znachorami, jesteśmy łącznikiem pomiędzy tradycyjnym systemem medycznym a pacjentem, ogólnie rzecz biorąc. Dlatego to słowo terapeuta jest bardzo trafne, bo my się zajmujemy terapią, wsparciem, tak jakby prowadzeniem troszeczkę w tej terapii i tak jakby cały proces uzdrawiania się, czy też tego leczenia się jest po stronie tego klienta. To,
To jest też jego potrzeba i jego wola, na ile się decyduje i z czego skorzysta, tak? My to jakby przekazujemy też często wiedzę, żeby można było te decyzje łatwiej podjąć, nie? To nie jest tak, że weź to i to i koniec, tu dostajesz jakąś receptę. Nie, tylko tak jakby tu jest mowa o tym, mowa o tamtym, a co z jedzeniem na przykład? Przyjrzyj się, jak jesz, jak śpisz, ile masz tego stresu. Może na ten stres damy CBG i tak jakby przez to drogą trochę okrężną, ale poprawi się twój stan na przykład funkcjonowania. Mhm. I wtedy to CBD, które jest właściwe dla twojej terapii, będzie działać też inaczej. To są bardzo ciekawe czasem toki myślowe, ale tak jakby momentami się czuję jak odkrywca, momentami jak detektyw, kurde. Tak jakby przepytać tego pacjenta w ogóle i ta intuicja się rozwija, to zauważyłem przez ostatni rok. No tak, ale to daje nam możliwość poświęcenia tym ludziom większej ilości czasu, czegoś, czego w tradycyjnym systemie niestety nie no ma. Tak. Mówiliśmy o tym przynajmniej parę razy, że tam nawet są podobno statystyki, że lekarz tam ma czas do 8 minut. Z wypisaniem dokumentów. No, chyba tak. A u nas to tak jakby ja nie mam takiego przypadku, który by miał mniej niż pół godziny rozmowy. Chyba, no u mnie tak ktoś samo. Ktoś się spieszy, mówi, sorry, ja bym chętnie cię posłuchał, ale tak jakby ja już muszę jechać. Konsultacje 15-minutowe nazywają się 15-minutowe, ale nigdy nie są fizycznie 15-minutowe, zawsze trwają od pół do 40 minut. No, no. Darku, powiedz mi, czy podobne imprezy odbywają się gdzieś w Polsce? No ja nie zauważyłem. I to była taka decyzja, która mnie przekonała do tego, dlatego napisałem też, nazwałem, że to pierwszy. Właściwie to z myślą, z przekonaniem, że jak się to rozpączkuje na całą Polskę i inni terapeuci, inne, nie wiem, osoby, inne grupy zaczną robić swoje festiwale, to ja nazwałem pierwszy festiwal terapii konopnych w Kryształowicach. W razie czego, żeby pozostać, żeby mieć swoją kontynuację w Kryształowicach, ale jak się okaże, że nasza grupa zacznie funkcjonować, bo to pierwsze to było dosyć trudno. Ja nie wiedziałem, że jest tyle komplikacji z ustaleniem listy prelegentów, nie? Mhm. Ten nie może, ten wyjeżdża, ten coś tam. Temu się później zepsuło auto, ten przeprosił, ktoś umiera w rodzinie, tamtemu coś tam, w ogóle dobra. Ten już był zdecydowany, ale jednak tak jakby coś się tam wydarzyło. W końcu tak jakby te moje wszystkie obowiązki, że ogarniam plantację, tak jakby widzicie, i tu się ciągle coś dzieje, tu ludzie pracują. Ciągle coś rośnie. To jest tak, ciągle coś rośnie, ale tak jakby widzisz, rośnie. To już było całe było wycięte to, co jest niepotrzebne, wytrymowane. Ale tak jakby już urosło, więc znowu trzeba wchodzić. No jak widać, Darek zawsze znajdzie moment, żeby przypilnować jakąś roślinę. Nie no, mam ekipę, która pracuje w polu. To nie jest tak, że na ten moment 5000 krzaków na plantacji nie jestem w stanie obrobić sam. W ubiegłym roku się podjąłem tego, było 1700 krzaków. Nie dałem rady, nie? Więc w tym roku już z determinacją mam kilka osób, które tutaj pracują. Było kilka osób, które mi pomogły tam w przygotowaniu tej całej imprezy, ale nie wszystko się udało, nie wszystko się dało i myślę, że jakby ta grupa się powiększała i takich sprytnych osób byłoby więcej, to byśmy mieli większą mobilność i moglibyśmy, nie wiem, no jeździć po Polsce z czymś takim. Nawet, albo tak jakby wspierać jakieś konferencje. Wiem na przykład, że są konferencje organizowane dla lekarzy, które robią zazwyczaj firmy, które produkują olejki albo jakieś inne suplementy z konopi, ale myślę, że to jest wtedy ukierunkowane na konkretne produkty, promowanie, pokazywanie, że my robimy to, a to działa na to i na to i to jest takie zamknięte. Tutaj jest totalnie tak, jakby przyjechały i rodziny, i starsze osoby, i pacjenci onkologiczni, i naprawdę chore osoby, które tak jakby mówią, że no dzięki temu, że mogły, to chcą się dowiedzieć, nie? Bo lekarz powiedział, że nie wie na przykład, nie? I to jest normalne, bo jeszcze te starsze roczniki nie wiedzą nic praktycznie o działaniu konopi, starsze roczniki lekarzy, bo tego nie było na studiach, więc tak jakby młodsi, powiedzmy, podróżowali trochę po świecie, więc mogli tam zajarać, tu spróbować olejek, bo to już w innych krajach jest dosyć popularne.
No i to wszystko, no, uznajemy, że jesteśmy na początku drogi, to się wszystko otwiera, to jest delikatne, więc ma prawo takie być, takie jakieś niedoskonałe jeszcze. I my to ogarniamy właśnie. Jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Czyli wyciągamy wnioski. Pierwsze śliwki robaczywki. Nie wiem, skąd się to wzięło w ogóle. Wyciągamy wnioski, wyciągasz wnioski. Tak. Czy w przyszłym roku tego typu impreza? Wiem na pewno, że to, że jest poza miastem, bo jestem tutaj prawie pół godziny od Wrocławia i tu nie ma przystanku w mojej wiosce, żeby przyjechać sobie autobusem. Więc taka pani z dużym obrzękiem nóg mówi, że ona by była dwa dni, ale wczoraj nie miał jej kto przywieźć i dzisiaj przyjechała z sąsiadką, bo dzisiaj miała sąsiadka wolne, więc to jest dla mnie bardzo ważny argument, żeby pomyśleć w tym roku, nie wiem co, nie? Może los będzie taki sprzyjający, że znajdzie się właściciel autokaru, który powie, słuchajcie, ja podstawię we Wrocławiu, co godzinę zrobię wam transport, niech ludzie przyjeżdżają. A może znajdziemy jakiś ogród, bo ja nie wyobrażam sobie na hali tego robić, to musi być w naturze, bo mówimy tak jakby o terapiach, więc tak jakby nie możemy sobie robić też rzeczy, które są antyterapeutyczne. A może w przyszłym roku tutaj między uprawami ustawisz krzesła? Może. No nie bardzo, bo... Nie ma tu co prawda takiego systemu typowo jak w uprawach medycznej marihuany, ale ja już wprowadziłem coś na kształt takiego reżimu sanitarnego, że nie wchodzą ludzie na plantacje. To są tylko... Mamy szczęście, że możemy rozmawiać w tym miejscu z tobą. Wyjątkowo, że raz, że się znamy, dwa, że chciałeś mieć fajny plener, więc wchodzimy. Bo tak jakby no, nie pozwalam za dużo tych różnych zarazków, bakterii, patogenów, nie wiem tam czego, ludzie, zwierzęta, jest teren ogrodzony, więc już nawet sarny nie wchodzą, jeszcze w ubiegłym roku to wszystko było. No jest taki No nie jest to dziwne, bo przy dużej uprawie to no, trzeba jakieś zasady mieć wprowadzone, więcej, prawda? W tamtej części, która jest dostępna dla wszystkich i tam blisko jest do samochodu, wody, kuchni i wszystkiego, to prędzej tam zrobię jakąś taką przykładową uprawę kilku odmian. Na ten moment są tam dwie odmiany, można się przyjrzeć z bliska. Takie bardzo spektakularne, żeby była ścianka, żeby można było sobie zdjęcia porobić. Ale widzę, że zwłaszcza tych, którzy się znają na konopiach trochę, te wysokie siewne tam nie za bardzo jarają. Za to jakby mieli tutaj dostęp i zobaczyli takie topy, no to by ich bardziej już interesowało, tak? Oberwę kilka liści, ten top już się robi ładniejszy. No właśnie, każdy moment na dopilnowanie uprawy jest odpowiedni. No nie, to jest taka pokazówka, że wiesz, taka zarośnięta, patrz, jak się ten to już jest coraz bardziej przypominająca to, co się kupuje w sklepie, a one jeszcze napuchną, będą wielkie, więc tak to wygląda, nie? No, uważam, że bardzo, bardzo miła atmosfera, w świetnym miejscu. Można te konopie osobiście dotknąć, zrobić sobie zdjęcie, wysłuchać tych prelekcji w świetnym towarzystwie, także... Niektórzy zrobili pierwszy krok, że tam czytali, wiedzieli, chcieli spróbować, ale nie mieli pewności, co to za produkt, czy mają kupić, czy nie. Tu proszę bardzo, spróbuj sobie tam kilka kropel CBG albo zrób sobie waporyzację, nie? No, słyszę, ktoś nadchodzi. Zaraz trzeba będzie pytać o szczepienia i książeczki zdrowia. No. No cóż. Tam wisi taki sznurek właściwie, co niektórzy sobie pozwalają hakować ten system, że jednak wchodzą, nie? Ale no, damy radę tam. Podsumowując, dwa dni prelekcji, dwa dni sporej dawki informacji o konopiach. Czy będzie edycja w przyszłym roku? Nie mam żadnej pewności, bo ja tak jakby nie podejmuję takich decyzji. Jak przyjdzie, to będzie. Jak się wydarzy coś innego, to może będzie inaczej.
Ja jestem otwarty. Generalnie tak jakby jestem na dziś tyle zadowolony, bo dużo nowych osób. To nie tylko ci, którzy rzeczywiście tak jakby prowadzimy im terapię, przyjechali, bo jasny sygnał dostali ode mnie. Przyjedź na tom i na tom, to jest temat dla ciebie. Dobrze, żebyś posłuchał to od kogoś innego. I jest parę takich osób, ale parę osób, nie wiem, tam po prostu zauważyło w internecie ogłoszenie, przyjechało. Mhm. Czyli cóż, mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku na drugiej edycji. Na drugiej edycji, no fajnie będzie, nie? No oczywiście, fajnie było teraz, fajnie jest teraz, to w przyszłym roku zakładam, że będzie jeszcze lepiej. Może tak być, bo już pewne rzeczy będę robił z myślą, że robię festiwal i żeby tak przygotować, bardzo dużo pracy organizacyjnej wyszło przy przygotowaniu zaplecza. Ja sobie to po prostu żyję w ciągu sezonu, uprawiam sobie to wszystko, działam, ale no nie dbałem o to, czy ta deska leży tu, czy się ktoś potknie. Ja wiem, że ta deska leży tu i ją 1000 razy ominę, tak? Mhm. Jak mi wejdzie dziecko czy babcia na tą deskę, tak, to zrobi krzywdę, to musieliśmy wszystko wysprzątać. Zrobić taki porządek po prostu. Już. Dobra, Darek, zbierasz wszystkie deski. Wszystkie deski. I przyjeżdżamy tu w przyszłym roku. To już tych desek nie ma, więc to jakby będzie, o deski będzie łatwiej, nie? W przyszłym roku podniesiemy na pewno o przynajmniej jeden poziom wyżej, tak jakby wszystko to, co się dzieje. Jeszcze raz mogę tylko potwierdzić, że bardzo fajna impreza, bardzo blisko Wrocławia, świetni ludzie, świetne tematy, świetna atmosfera. No i cóż, dziękuję, że mogłem uczestniczyć w tym wszystkim. I Kryształowice. Naszym gościem był, znaczy ja byłem gościem Darka Młynarczyka w Kryształowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I dojechaliśmy do końca odcinka. Dziękuję za Twój czas. Oczywiście wszystkie linki znajdziesz w opisie. Jeżeli publikowane przeze mnie treści są dla Ciebie atrakcyjne, zasubskrybuj, udostępnij lub pozostaw komentarz. Dzięki. Pozdrawiam ciepło. Tomasz Ołupczyński, terapeuta konopny z podcastu Rozmowy Konopne. Niech kanabinoidy będą z nami.